Sayers, człowiek, który znał sposób. Znudziło się panu czytanie? Ach, raz na podróż zawsze jest trochę nudno. Może pan ma ochotę poczytać dłużej? A nie, nie, bardzo pan dziękuję. Nie czytuję kryminałów. One są takie... tak jakieś... nieprawdziwe. Nie uważa pan? No, może... może brak im trochę... rysunku charakterów. Podejścia. Owszem, wie pan, ale do pociągu... A nie, wie pan, nie to miał na myśli. Ludzkie motywy zupełnie mnie nie obchodzą. Ale ci mordercy wszyscy są jacyś tacy nieudolni. No, mnie to po prostu nudzi. Tak, czy ja wiem. Jednak są na ogół sprytniejsi, o wiele bardziej pomysłowi od morderców, jakich spotykamy w rzeczywistości. O, tych morderców, którzy zostają wykryci, owszem. O, nawet i ci sobie nieraz całkiem nieźle radzili za złapanie. Owszem, owszem, ale jakież to było niezdarne, te zawiłe kombinacje, te kłamstwa, tyle tych różnych rekwizytów, to wszystko nie potrzebne. No, co też pan opowiada? Przecież nie spodziewa się pan, że można kogoś zamordować i wykręcić się z tego moc tak lekko, jakby groch uskać. No, tak pan uważa? Jeśli to takie łatwe, to... Ciekawe, jak pan zabrałby się do popełnienia morderstwa. Ja to co innego. Ja to bym się w ogóle nie zastanawiał. Dlaczego? Wiecie pan, bo ja akurat wiem, jak to zrobić. Przecież... tak. Przecież nic trudnego. Nie, skąd ta pewność? Chyba pan nie próbował. Nie ma co próbować. W mojej metodzie nie może być żadnych niespodzianek. I właśnie na tym polega jej dzień. No, to łatwo powiedzieć. No, na czymże polega ta cudowna metoda? Chyba się pan nie spodziewa, że panu powie. No, to mogłoby się okazać niebezpieczne. Nikomu nie można powierzyć absolutnej władzy nad życiem innych. Nie, brednie. Mnie by głową przyszło szybko. Przyszłoby. Jeszcze jakby przyszło. Gdyby tylko pan naprawdę był przekonany, że to jest bezpieczne. Nie jeden by to zrobił. A po co te kolosalne, sztuczne przeszkody, jakimi morderstwo obwarowane zostało przez Kościół, przez prawo? Ponieważ jest to zbrodnia dla każdego dostępna i tak naturalna, jak oddychanie. Ale to śmieszne. Tak pan uważa? No, większość ludzi tak by odpowiedziała, ale ja nie polegam na tym. Biorąc pod uwagę, że siarczan na Anatolu można kupić za 2 pence w każdej aptece. Przepraszam, czego siarczan? Ha! Pan myśli, że ja się wygadałem, tak? No tak. Trzeba jeszcze zmieszać to i jeszcze parę innych składników. Na wszystkie równie pospolite i tanie. No tak, mniej więcej za jakieś 9 pensów można wyprodukować tyle trucizny, że wystarczyłoby nawet ludzie całej Rady Ministrów. A tego chyba nawet pan nie uważałby za zbrodnię, prawda? No ale oczywiście nie załatwiałoby się wszystkich naraz. Mogłoby to dziwnie wyglądać, prawda? Gdyby tak od jednego razu wszyscy padli trupem w kąpieli. A dlaczego w kąpieli? A w kąpieli? Widzi pan, ten środek skutkuje pod działaniem gorącej wody. Różnie. Od paru godzin do kilku dni po zaaplikowaniu. Chodzi tu o bardzo prostą reakcję chemiczną, której analiza nie wykryje. Wygląda to po prostu na atak serca. A wie pan, to dziwne, jak często się czyta, że kogoś znaleziono nieżywego w banku. To są bardzo częste przypadki. Aż pokusa ogarnia.
No w końcu morderstwo ma w sobie coś urzekającego, prawda? To mnie to wciąga, wciąga. Wyobrażam sobie, że to musi wciągać. Tak. Nie. Ja bym tego sposobu nie powierzył nikomu. Nikomu. O, już rugby. To ja tu wysiadam. Mam tu coś do załatwienia. Do widzenia panu. Do widzenia. Szczęśliwej podróży. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Bogaty producent umarł w wannie. Tragiczne odkrycie żony. Wstrząsające odkrycie uczyniła dziś rano małżonka Johna Brightlessa, dobrze znanego kierownika Brightless Engineering w Rugby. Kiedy jej mąż, którego widziała żywego i całkiem zdrowego niecałą godzinę wcześniej, nie zszedł na śniadanie, zajrzała do łazienki, w której po wyłamaniu drzwi znaleziono inżyniera martwego w wannie. Według opinii lekarza nie żył już od pół godziny. Stwierdzono, że przyczyną zgonu był atak serca. Zmarły producent. Co za dziwny zbieg okoliczności. Wrak. Mój nieznajomy przyjaciel z pewnością by się tym zainteresował. A jeśli tam jeszcze jest, coś załatwiam. Czy w ogóle to ciekawe? Czym on się zajmuje? Co rano szuka pan w gazetach przede wszystkim nagłówków dotyczących kąpieli. Nie, no co też, panie. Musimy je tylko wytłumaczyć sobie, dlaczego ostatnio ludzie niezwykle często umierają w wannach. Starego pana Skimmingsa, mieszkającego tylko z gospodynią tuż za rogiem, też znaleziono martwego w łazience. No właśnie. Nigdy nie miał zbyt mocnego serca. Gospodyni zjeżyła się mleczarzowi, że od dawna spodziewała się czegoś takiego, bo starszy pan brał zbyt gorące kąpiele. Naprawdę? No, naprawdę. Jego gospodyni nie wiedziała, że pan Skimmings zapisał jej tyle pieniędzy. Ale on właśnie miał takie dobre serce. Hej, halo, proszę pana, hej! Aha, a to pan! Witam. Dzień dobry. Oglądamy sobie miejsce tragedii. Tak? No i co pan o tym sądzi? A nie. Nic nadzwyczajnego. Dziwne, że się tak spotykamy. Co? Prawda? Pan tu chyba gdzieś mieszka. A tak, tu niedaleko. Pan również? Ja? A nie. Ja miałem tu coś do załatwienia. Tak. A kiedy widzieliśmy się ostatni raz, miał pan coś do załatwienia w rugby, prawda? Owszem. Owszem, rugby. Chyba moje zajęcie nosi mnie po całym kraju. Nigdy nie wiadomo, gdzie następnym razem będę potrzebny. A to właśnie wtedy, kiedy pan był w rugby, znaleziono tam starego Brightlessa, martwego, padł. Prawda? Tak. Dziwne są te zbiegi okoliczności. Pan, że cały swój majątek zostawił żonie? A tak. No, teraz to bogata osóbka. Ładna dziewczyna. Była dużo młodsza od niego. No, może pan wstąpi do mnie na drinka, co? No, chętnie. No, to chętnie. Bardzo proszę, idzie. Proszę. Dziękuję.
Proszę pana. Mieszko. Proszę bardzo. Dziękuję. No nasze kawalerskie. Jakoś dziwnie. Dużo się ostatnio zdarzyło tych zgonów w łazience, prawda? No. Pan to uważa za dziwny? Nie wiem, czy ja wiem. Może to i dziwne. Ale te przypadki nigdy nie były rzadkie. Może zwracam na nie więcej uwagi po rozmowie, jaką mieliśmy z panem w pociągu. Po prostu zastanawiam się, pan wie jak to bywa. Czy jeszcze ktoś inny nie wpadł na ten środek, o którym pan mówił? Jakże on się nazywa, ten? Siarczan tanatorium. O. Nie sądzę. Jestem przekonany, że nie zna go nikt poza mną. Trafiłem na to przypadkowo, mając na celu coś zupełnie innego. Nie wyobrażam sobie, żeby można było... Dziękuję. Żeby można było to samo odkryć równocześnie w dwóch miejscach. Jednak wszystkie zdarzenia, wszystkie fakty dowodzą, nieprawdaż, jaki to jest jednak bezpieczny sposób na pozbycie się kogoś. No pan chyba jest chemikiem. O, wszystkim potroszę. Takim jakby człowiekiem do wszystkiego. Sporo też zajmuje się badaniami. Widzę tu u pana parę ciekawych książek. A, tak. W tych tytułach, jak sądzę, wyraża się pański gust osobisty. Pender. To jest pańskie nazwisko? Pender. Wie pan, ale... Tak, nie miałem jeszcze przyjemności... Ja, proszę pana, należę do ogromnego klanu Smysów. I muszę zarabiać na chleb. No, pan się tutaj bardzo mile urządził. Jest pan żonaty? Nie. O, to szczęśliwiec pana. Chyba nie będzie panu w najbliższym czasie potrzebny siarczan. Żadne takie poręczne środki chyba nie będą panu potrzebne. Nie. Na razie nie zamierzam korzystać z pańskiej pomocy. A zresztą, gdybym potrzebował, to jak pana znaleźć? No wcale by pan nie musiał mnie szukać. Ja bym pana znalazł. To nigdy nie nastręcza trudności. No, czas na mnie. Dziękuję za gościnność. No, dziękuję, że pan wpadł. Nie sądzę, żebyśmy się jeszcze spotkali. Ale wszystko się może zdarzyć. Różnie to w życiu bywa, prawda? Do widzenia panu. Do widzenia. Dziękuję za drinka. Pana szklaneczka whisky Tao? Moja? Tak. Dziwne. Nie pamiętam, żebym nalewał whisky do mojej szklanki. Pewnie coś mnie zajęło i zrobiłem to automatycznie. A co u licha Smith miał do roboty w domu z Kimmingsa? Ja tam nic nie wiem. Może gospodyni z Kimmingsa wiedziała o tych pieniądzach? Ale nie wiedziała. A gdyby nawet to... To skąd by się dowiedział o istnieniu Smitha i jego siarczanu... No... Znowu jego nazwa mi wyleciała z głowy. Nikomu nie można ufać. Wcale nie nalewałem sobie whisky. Smith musiał to zrobić za moimi plecami. Ta whisky jest dość mocna i ma trochę osobliwy smak. Ja na pana miejscu zażyłabym potężną dawkę musztardy. Co? Ten jegomość to nie budził zaufania. Nie wiem, jak to działa, ale przez kilka dni nie będę brał gorącej kąpieli. Nigdy nic nie wiadomo. Jak pan się dziś czuje?
Prosiłbym, aby drzwi wejściowe stale były zamknięte na łańcuch i aby w żadnym razie nie wpuszczała pani obcych. A jak tam dziś ze zgonami w łazience? A właśnie wybieram się na sąd koronerski w Lincoln. Jakiś mężczyzna umarł tam na serce w łaźni tureckiej. Otyły. Prowadził siedzący tryb życia. Ława przysięgłych opatrzyła swój werdykt o nieszczęśliwym wypadku adnotacją, że kierownictwo łaźni bacznie powinno czuwać nad gośćmi i nie dopuszczać, aby znajdowali się oni w gorących pomieszczeniach bez obsługi. Potrzebuje pan mojej pomocy? Ty łotrze, co? Maczałeś w tym palce? Co? A ostatnim razem próbowałeś mnie zabić. A czyżby? A to dlaczego? Będziesz za to wisiał. Panowie! Panie! Panowie! Nie. O co chodzi? Nie, nic się nie stało, konstable, nic się nie stało. Ten pan zdaje się sądzi, że ja tu robię coś złego. Proszę o to moja legitymacja. Proszę. Proszę, koroner mnie zna. Ale ten pan mnie napadł. Proszę go mieć na oczy. Tak było. Tak, ten człowiek usiłował mnie zbić. Proszę się tym nie przejmować. Nic panu nie grozi. Proszę się opanować. Upał trochę pana rozdrażył. No dobrze. Dobrze. Ja chcę wnieść oskarżenie. Nie radziłbym tego robić. Oświadczam panu, że ten człowiek truje ludzi, prawda? Tak? W wannie truje ludzi. Panie, to pan, nie, ten Smith próbował mnie otruć, to morderca. Otruł już mnóstwo ludzi, proszę pana. Niech pan lepiej odejdzie. Ja to załatwię. No, polega. Bez awantur i spokój. Ten pan wcale nie nazywa się Smith. Ani podobnie. Trochę się panu pokręciło. A jak się nazywa? A, mniejsza o to. Proszę mu dać spokój, bo narobi pan sobie kłopotów. Dobrze. Nie będę się tu awanturował. No, pójdę z panem na posterunek i wyjaśnię. Tak, trucie ludzi tak, żeby umierali w wannie. Niezły pomysł. Czego też rzutki nie były. Ale zimno. Czy dziś znów wybiera się pan do sądu? Tak. Ale wie pani, od czasu tego zajścia w Lincoln nie rozstaje się z czymś do obrony. Nie, żaden rewolwer, nie znam się na strzelaniu. Dużo lepszy jest podłużny worek z piaskiem. Staroświeckie. Dobre urządzenie. Dobre. Ale niech pan uważa na siebie. Poproszę panią o stek z rusztu i kufelek portery. Za chwilę, pan. Idziesz na pogrzeb starego Bakleja? Idę, biedaczyna, że go tak musieli stuknąć po głowie. Widocznie szedł zrobić wywiad z żoną tego faceta, co umarł w kąpieli. To niebezpieczna okolica. Pewnie któryś z chłopaków Jima Karciarza miał z nim porachunki. To był wielki reporter kryminalny. Nieprędko dorobią się takiego jak Bill Buckley. Mhm. I porządny był z niego chłop, również. A ty jego kawałek. Pamiętasz ten siarczan Tanatol? Tak, pamiętam, urządzał te zgrywy jakimś nieszczęsnym bubką w pociągu i patrzę, jak kto zareaguje. Nie uwierzysz, ale jeden facet mu zaproponował. Hej! Patrz, ten gość ze mną. Ze mną?
cały czas mi się wydawał jakiś taki blady,